Witam Państwa serdecznie. Ze mną dzisiaj Katarzyna Ostrowska, osoba, która o snach wie bardzo dużo. Całe swoje życie gdzieś te sny pojawiały się w jej pracy. Napisała dwie książki na temat snów. No i właśnie. Kasiu, co możesz powiedzieć na temat snów? Jak ta Twoja przygoda się zaczęła? Od czego wyszłaś, dokąd doszłaś w tej swojej pracy ze snami? Na pewno wszyscy spotykamy się ze snami już od dzieciństwa, więc tak samo było ze mną. Pojawiały się sny w dzieciństwie, które były bardzo pozytywne. No i oczywiście pojawiały się też koszmary, czy pojawiały się takie mało przyjemne te sny i oczywiście chciałam wiedzieć, co oznaczają. Szukałam w dostępnych wtedy na rynku sennikach, które niestety tych moich oczekiwań nie spełniły, ponieważ tam oczywiście no, było bardzo tak prosto wyjaśnione, że pies oznacza dobrego przyjaciela, kot to jest fałszywy przyjaciel. Jakieś tam jeszcze inne niesamowite znaczenia wynajdywałam w tych sennikach. Więc jakby założyłam własny dziennik snów, starałam się zrozumieć te swoje sny, a później też oczywiście osoby bliskie pytały, mówiły o tym, jak opowiadały o swoich snach i również starałam się je tłumaczyć. Więc jest to jakiś tam zbiór notatek, wynikało to z pewnego doświadczenia, oczywiście nie także tylko mojego własnego, ponieważ no przede wszystkim też dzięki osobom, które dzieliły się ze mną tymi snami. Chciałam tą swoją wiedzę troszeczkę pogłębić, poszerzyć, więc sięgnęłam tutaj do psychologów, takich jak Freud, Jung, Mindel, oczywiście jak najbardziej bardzo cenna, wartościowa wiedza. Natomiast oczywiście też miałam swoją własną jakąś teorię na temat snów i chciałabym tutaj się z tym podzielić, czym są sny według mnie. Znamy ze współczesnej fizyki taką teorię, że wszystko, co tutaj się dzieje na Ziemi wokół nas, ta cała rzeczywistość, że to jest hologram, że to jest projekcja zbiorowego umysłu. Natomiast moim zdaniem sny również są takim hologramem. Sny również są taką projekcją umysłu tylko indywidualnego. Są taką projekcją umysłu osoby, która zasypia. I dotyczy to jej życia, dotyczy to najczęściej jej jakichś tam codziennych spraw, codziennych sytuacji, wydarzeń. Więc uważam, że sny są też pewnego rodzaju takimi światami, takimi rzeczywistościami, takim jakąś tam krainą, którą sobie projektujemy, w którą wchodzimy i która to kraina mówi o nas samych. Ona mówi o nas najwięcej. Chociaż są też sny tego typu, że możemy poprzez nie wnikać jakby w światy innych ludzi, że możemy jakby przejść do tego świata drugiej osoby i również na przykład śnić za tą osobę. Ciekawe. Zdarza się tak. Jak odróżnić w takim razie sny, które są swoje, a sny za inną osobę śnione? Na pewno nie jest to łatwe, ponieważ osobiście nie zauważyłam jakiejś konkretnej zasady, reguły, która to zasada w jakiś sposób mogłaby obowiązywać i moglibyśmy się jej trzymać. Dlatego no tutaj no musimy się po prostu kierować intuicją. Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na takie pytanie, jeżeli sen dotyczy mnie, to czy to, co się mi śni, czy to rzeczywiście dotyczy jakichś moich wydarzeń, jakichś moich emocji, sytuacji, które dzieją się w tym momencie w moim życiu. Jeżeli nie dotyczy mnie, a na przykład sen jest bardzo emocjonalny, bardzo burzliwy, no może się tak zdarzyć, tak, że ten sen pokazuje jakąś tam moją przyszłość, ale zdarza się, że też może ostrzegać jakby przed takimi sytuacjami dla jakiejś bliskiej, najczęściej bliskiej osoby, która jest w naszym otoczeniu. Czyli mówisz, że sny najczęściej dotyczą naszej pracy, naszego życia, w którym w tym momencie się znajdujemy. A co powiedz mi z takimi snami o poprzednich wcieleniach? Wiem, że można śnić, prawda, o poprzednich wcieleniach, bądź doznawać tak zwanych wizji przyszłych żyć, czy przyszłej jakiejś przyszłości, tak? Z siebie, bądź świata, czy jakichś innych cywilizacji, powiedzmy. Tak, jak najbardziej.
Oczywiście również tutaj wyrażam własny pogląd i jakieś tam doświadczenie w pracy ze snami. No trudno mi tutaj wypowiadać się na temat jakichś tam też snów wszystkich ludzi, tak, bo tego nie znam. Natomiast spotkałam się z takimi snami, które w jakiś sposób, no to jest też trudne do udowodnienia, też jest to powiedzmy teoria, jest to jakiś tam świat, jakaś rzeczywistość, trudno jest to udowodnić. Natomiast no, można by sądzić, że te sny pokazywały poprzednie wcielenia. Natomiast nigdy nie zauważyłam, żeby jakby były te wcielenia pokazane w snach w jakiś sposób takie oderwane od rzeczywistości codziennej osoby śniącego. Że jeżeli nam się cokolwiek śni, nawet to, co wydawałoby się jest z poprzednich wcieleń, jest z jakiejś tam odległej przeszłości, to zawsze w jakiś sposób to tutaj i teraz dotyczy nas. Jakichś jednak konkretnych zdarzeń, które wydarzają się teraz. A co z wizjami? Z wizjami przyszłości. Tak. Tak jak sny prorocze. Na pewno tak, ponieważ to jest właśnie ciekawe, tak, tutaj o co pytasz, bo tu możemy wejść jakby w swoją przeszłość, no i teraz pojawia się pytanie, czy można gdzieś tą przyszłość swoją zobaczyć. Okazuje się, że tak, że nawet tych snów, które pokazują przyszłość, jest dużo więcej. Takich snów, no praktycznie w wielu przypadkach osób, no, może być nawet 80%, w zależności od osoby. I na pewno sny przyszłościowe jak najbardziej istnieją, mogą być dosłowne, że wtedy je nazywamy proroczymi, że po prostu śnimy dokładnie, co się wydarzy, ze szczegółami, albo mogą być to sny pokazujące naszą przyszłość w sposób symboliczny. No i tutaj już jest ten temat, pojawia się ten temat symboli, także ta nasza podświadomość nam pokazuje coś w sposób zakamuflowany. Pokazuje tak, jak poeta pisze wiersz, że my musimy to w jakiś sposób rozumieć i rozszyfrować. No ale jest to jakby jednak, można przewidzieć przyszłość. Co to w ogóle znaczy, że ktoś ma wiele snów, a ktoś nie ma tych snów w ogóle, nie zapamiętuje? Jaka to jest praca z samym sobą? Ogromna praca może być. Jeżeli chodzi o, tak najpierw odpowiem na tą pierwszą część pytania, jeżeli chodzi o ostrzeżenie, to jak najbardziej mogą się pojawiać sny ostrzegające, ponieważ sny, no możemy je gdzieś tam posegregować, możemy je zaklasyfikować tak, że są różne rodzaje snów i mogą być sny ostrzegające. Zakładamy tak, że podświadomość nasza wie więcej, nasza nieświadomość ma pewną wiedzę, której my nie posiadamy, nasz świadomy umysł zawężony. I ta podświadomość nam poprzez sny pokazuje, ostrzega nas na przykład przed jakąś chorobą i wtedy może być to ostrzeżenie w formie symbolicznej, że na przykład nam się śni, że się potkniemy, upadniemy, albo że na przykład zjadamy jakąś roślinę, która jest trująca, albo widzimy jakieś robaki we śnie, tak? To może być takie ostrzeżenie dotyczące zdrowia. Natomiast może być też ostrzeżenie dosłowne, takie prorocze. Pewnej osobie śniło się, że jechała autem i że wyskoczyło na drogę dziecko i ona potrąciła to dziecko i w tym śnie robiła mu sztuczne oddychanie. W tym śnie starała się robić wszystko, co może, niestety nie uratowała tego dziecka. Obudziła się strasznie przerażona, zdruzgotana. Natomiast w rzeczywistości później jechała autem i zaczęła poznawać te tereny, zaczęła poznawać ten krajobraz, który rzeczywiście jakby był we śnie. I poznała ten krajobraz, więc kojarzyła, że tutaj może w pewnym momencie rzeczywiście wyskoczyć dziecko. Zwolniła do powiedzmy 20 km na godzinę i rzeczywiście gdzieś w oddali wyskoczyło dziecko, ale na szczęście nic się złego nie stało. Także to też jest taka informacja, że my nie musimy się aż tak bardzo przejmować tymi snami, że na pewno należy je brać pod uwagę, na pewno należy się nad nimi zastanowić, ale nie powinniśmy się też za bardzo przejmować, że coś się dokładnie tak stanie, jak to jest we śnie, ponieważ sny po prostu mogą ostrzegać. My możemy, mamy jakiś limit możliwości, jakiś zakres możliwości wpływania jednak na tą rzeczywistość i powiedzmy postąpienia w taki sposób, żeby uniknąć jakiejś negatywnej sytuacji. To co to właściwie znaczy, że mamy dużo snów bądź mało snów?
No tutaj to na ten temat wypowiadali się psycholodzy, tacy wielcy jak Jung, Freud, Adler, współcześni, że po prostu mamy duży kontakt ze swoją nieświadomością, że jakby z nieświadomości w danym momencie wypływa ogromna ilość treści, treści, które dopominają się o uwagę i dobrze jest wtedy jednak jakby zwrócić się w stronę tych treści, zastanowić się nad nimi, w jaki sposób zastanowić się, jaki to ma związek z moim życiem, co się teraz aktualnie dzieje w moim życiu, ponieważ coś ta nasza nieświadomość chce nam pokazać. Wiem też, że osoby, które dobrze śpią, dłużej śpią, że one również będą miały tych snów więcej. Natomiast osoby starsze albo osoby, w których życiu nie wydarza się nic konkretnego, nic, żadne przełomy, żadne sytuacje kryzysowe, mogą mieć po prostu tych snów mniej. No i osoby oczywiście, które z tą nieświadomością nie mają aż tak dużego kontaktu, mogą po prostu nie potrzebować z tą nieświadomością się komunikować, więc nie będą też jakby dostawali tych informacji ze snu. Podobno sny śnią się każdemu, tylko nie każdy je zapamiętuje. Co? Dokładnie. Tam myślisz, że tak, tak jest? Na pewno. I to już jakby nie jest już tylko moją teorią, tylko odkrywali to naukowcy, badali EEG mózgu, tak, sprawdzali fale mózgowe człowieka, który znajduje się podczas snu. No i odkryli, że faktycznie tych snów, czyli sen występuje najczęściej w fazie REM, kiedy mamy wysoką amplitudę fal mózgowych, szybką jakby częstotliwość tych fal mózgowych. W tej fazie REM występuje sen, odkryli, no i tą fazę REM ma każdy. Tą fazę REM ma każdy, jeżeli ją pozbawimy osoby tej fazy REM, zaczną u niej występować zaburzenia w jej psychice, problemy, może nawet umrzeć. Także sny ma na pewno każdy, jak przypatrzymy się zwierzętom, jak leżą, jak się poruszają, pies czy kot, jak ruszają łapkami, no trudno coś innego pomyśleć w tym momencie, jak tylko to, że to zwierzątko biegnie, że ono biegnie, że ono coś je, ono porusza tą mordką. No śnią nawet dzieci, malutkie dzieci, to również jest w jakiś sposób udowodnione, przy czym sny dzieci są zupełnie inne. Jakie? Też również taki badacz tego tematu, Erich Neumann, odkrył, że dzieci mają, w zależności od wieku, mają określone jakby fazy życia i w zależności od tego mają też pewien rodzaj snów. I na przykład dzieci tak małe, niemowlęta śnią, mają sny, jest to tak zwana faza kosmiczno-anonimowa i śnią im się wtedy na przykład otwarte przestrzenie, kosmos, morze, ocean i to oznacza jakby, że to dziecko nie ma jeszcze ego, ono jeszcze nie ma tego własnego poczucia, tej tożsamości, więc ono jakby śni tak dla ogółu, ono ma te sny archetypowe. Później jest faza wegetatywna, kiedy śnią się rośliny, kiedy śnią się piękne łąki dzieciom. Później jest faza animalna, kiedy śnią się zwierzęta, a potem faza magiczna, kiedy śnią się czarownice, czarodzieje, tak? Czyli wróżki. Te różne postaci z bajek, dokładnie. Także no, możemy to w jakiś sposób potwierdzić. Ja się też zastanawiałam nad tym, jak to, po czym to poznać, skąd oni wiedzą, tak, że dziecko małe, że ono ma sny. A okazuje się, że te sny są tak wyraźne tego małego dziecka, że osoba po prostu zapamiętuje je czasem, już jak jest dorosła, pamięta te sny. Faza REM ma jakąś określoną długość, prawda, podczas naszego śnienia. A te sny mogą przybierać zupełnie jakby inne kształty czasowe. Tam czas zupełnie inaczej płynie. Tak. Czasami mija kilka dni, kilka tygodni nawet podczas takiego jednego snu. Dokładnie. Faza REM według badań naukowców trwa 1/3 snu. Oczywiście to jest taki bardzo, bardzo ogólny jakiś tam wymiar. Natomiast
No, resztę stanowi ten sen głęboki, podczas którego też do końca nie jesteśmy w stanie jakby dowieść tego, że nie śnimy, tylko po prostu tych snów nie pamiętamy, ponieważ nasze fale mózgowe już w tym momencie działają w taki sposób, że powiedzmy już to jakby nas, ta pamięć tego snu już nas nie chwyta, tak? Nie pamiętamy już tych snów. Natomiast rzeczywiście niesamowicie ciekawym zjawiskiem jest to, że możemy zasnąć na 5 minut, a śnić tak przygodowy sen, pełen takiego mnóstwa wydarzeń, ciekawych splotów, akcji, że będzie nam się wydawało, że ten sen trwał wieki, że on trwał pół godziny, godzinę albo nawet jeszcze dłużej, czy też odwrotnie, że zaśniemy, będziemy spali długo, a po prostu pojawi się jakaś migawka, pojawi się jakaś tam krótka scena i nic z tego snu nie pamiętamy. Wydaje mi się, że to polega na tym, że tutaj jakby ta cała rzeczywistość, czasoprzestrzeń, tak, no ona nam, według nas ona jest powiązana tym sznurem czasu, tym takim jakby trwałym, można powiedzieć, prętem czasu. Natomiast do końca tak nie jest, więc jeżeli my częścią siebie przebywamy tutaj w tej rzeczywistości, ciałem, powiedzmy tam innymi jakimiś cząstkami, podosobowościami, a jest taka część nas, która wnika sobie w jakiś sen, w jakąś projekcję rzeczywistości inną, to w tym momencie ta projekcja rzeczywistości jakby pojawia się tutaj w innej czasoprzestrzeni. Tak? My później do tego wracamy do tego samego punktu, z którego gdzieś tam się wyłoniliśmy. No i okazuje się, że tam trwało to na przykład tylko 5 minut. Jak interpretować sny? Co to w ogóle jest ta interpretacja i czy jest to potrzebne nam, czy należy w ogóle dać spokój w tym temacie? Dać spokój? Na pewno nie, moim zdaniem. Na pewno warto się tym zajmować, ponieważ wszystkie treści naszej nieświadomości, które się tam znajdują i które wypływają z tej naszej nieświadomości, na pewno one są w jakiś sposób nasze, są dla nas, dostarczają nam bardzo różnych informacji. Tak jak sobie tu powiedzieliśmy, mogą ostrzegać przed czymś, mogą nas uczyć, mogą nas nawet gdzieś tam motywować do jakiegoś działania, inspirować. Także sny zawierają mnóstwo bardzo cennych informacji, na pewno warto się nimi zajmować. Natomiast jeżeli chodzi o tą interpretację snów, można powiedzieć, że jest to trudne i łatwe. Łatwe, jeżeli mamy dobry kontakt ze swoją podświadomością, jeżeli mamy kontakt ze sobą, jesteśmy ze sobą szczerzy. No trudne, jeżeli gdzieś tam traktujemy tą nieświadomość, jakby była odrębna od nas i nie rozumiemy sami siebie. Żeby interpretować sny, na pewno warto je w jakiś sposób podzielić, jakby tutaj poznać te rodzaje snów. Te rodzaje snów, że na przykład mamy sny życzeniowe, które nie muszą się sprawdzić, że mamy właśnie te sny prorocze, które jak najbardziej mogą się ziścić w przyszłości, że mogą być też sny lękowe, które się nie sprawdzają, bo po prostu się czymś stresujemy, na przykład, że mamy mieć rozmowę u szefa, rozmowę w sprawie pracy i stresujemy się tym, albo mamy gdzieś jechać i po prostu na przykład wtedy będziemy śnili o tym, że mamy wielką trudność z przeprowadzeniem tej rozmowy, albo że nie zdążymy na pociąg czy na samolot i te sny nie muszą się na przykład sprawdzać. Także tu są pewne zasady, są pewne niuanse, które warto poznać, no i wtedy można się zabrać za tłumaczenie snów. Mówiłeś o snach archetypowych i zawężonych. Mogłabyś rozwinąć ten temat? Bardzo chętnie. Sny, które mamy takie na co dzień, sny zwykłe, powszechne, które one są takie czarno-białe albo szare, czasem są pełne takich emocji, które są podobne do naszych emocji za dnia. Nie zapamiętujemy tych snów zbyt długo, są takie zwyczajne, wiele się w nich dzieje, występują różni ludzie, postaci, które znamy. To są sny zwykłe i one pochodzą jakby z tego naszego umysłu ludzkiego, z tego ego, z tej zawężonej świadomości. Natomiast, i to według Junga również, kiedy ta nasza świadomość się poszerza,
kiedy mamy kontakt jakby z tą kolektywną nieświadomością we śnie, w tym momencie pojawiają się sny archetypowe. Znaczy to też jest taka sporna kwestia nazewnictwa, czy one się pojawiają, czy też ten świat już istnieje i my w ten świat wkraczamy i po prostu sobie go zwiedzamy. Może być jedno i drugie, że to może być projekcja naszego umysłu, a z drugiej strony jakby też projekcja już istniejąca umysłów innych istot. Także takie światy, można powiedzieć, istniejące gdzieś tam, które nie są tak trwałe i tak wyraźne jak ten świat, który tu znamy, ta rzeczywistość, można je porównać do takich, powiedzmy, baniek mydlanych, które pojawiają się i znikają, ale no, można je nazwać gdzieś tam w pewnym sensie światami. Mhm. I te sny archetypowe również mogą być symboliczne. One pokazują kryzysowe, ważne, przełomowe sytuacje w życiu człowieka. Mogą pokazywać nasze przeznaczenie. Jeżeli my, często przydarzają się dzieciom, przydarzają się, w ogóle większość dzieci ma sny archetypowe, pojawiają się nastolatkom i pokazują czasami też przeznaczenie, to kim ta osoba będzie, jaką będzie miała pasję, czym się będzie zajmować, czy ktoś na przykład będzie sportowcem, tak, on jest sportowcem, to jest gdzieś tam na większą część życia, czy artystą, czy gdzieś tam wybiera jakąś drogę duchową. Takie sny mogą nam się przydarzać już w dzieciństwie, w młodym wieku, one są nazywane archetypowymi. Również archetypowe sny mogą być, przepowiadać właśnie naszą przyszłość, takie skrajne wydarzenia jak rozwód, narodziny dziecka, śmierć czyjaś, wtedy są te sny też archetypowe. A co z tak zwanymi zbiorowymi snami, czy zbiorowym śnieniem? Co to jest za zjawisko? Myślę, że jest to bardzo ciekawe zjawisko oczywiście, natomiast dotyczy pewnego takiego faktu duchowego, że wszyscy jesteśmy jednością. Ten fakt jest duchowy, on jest też jakby zbadany przez współczesną fizykę, że po prostu jakby wszyscy istniejemy w takim wspólnym polu, albo wszyscy jesteśmy tym polem, więc możemy przedostawać się również do pola innych ludzi. Natomiast myślę, że sny, które przydarzają się kilku ludziom na przykład jednocześnie, mogą dotyczyć też wydarzeń jakichś takich przełomowych, które gdzieś tam dzieją się w życiu, takich jak no, niestety jakieś tragiczne wydarzenie, tak, wypadek. No może być tak, że po prostu ludzie, kilka osób będzie śniło o tym samym wydarzeniu, jeżeli ono będzie miało taką skalę ogólnospołeczną, czy nawet ogólnoświatową. Przed tą sytuacją, przed tym wydarzeniem, kiedy te samoloty w Ameryce tak uderzyły w budynki, tak. Znamy to wydarzenie. Mój znajomy mi przysłał swój sen, w którym dokładnie śnił mu się jakiś samolot, już nie pamiętam, czy jeden, czy dwa, które właśnie posiały takie spustoszenie, więc miał dokładnie sen zapowiadający to wydarzenie. A co powiesz mi o zjawisku tak zwanego świadomego śnienia, czyli lucid dream, kiedy jesteś we śnie i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest sen i możesz nawet kreować jakąś rzeczywistość dookoła siebie w tym śnie, czyli być takim reżyserem tego snu. Doskonale. Mieć taką umiejętność. W obecnym czasie jest wiele kursów na ten temat, można się tego nauczyć. Przy czym oczywiście, tak jak każda umiejętność, wymaga czasu, wymaga wytrwałości, zajmowania się tym. Przyznam tak szczerze, że próbowałam, miałam pewne sukcesy w świadomym śnieniu, natomiast później zajmowałam się już czymś innym, więc ta umiejętność później troszeczkę się rozpierzchła. Natomiast jest to wspaniała umiejętność, ponieważ wpływając na sny, jednocześnie pogłębiamy swoje poczucie sprawstwa, jakby zasilamy siebie jednocześnie taką mocą, takim poczuciem, że mamy wpływ na rzeczywistość. Skoro mamy wpływ na rzeczywistość snu, również możemy mieć na wpływ na rzeczywistość jawy.
Powiem tak jeszcze taką swoją ciekawostkę, że osoby, które wierzą w to, że i wiedzą o tym, mają świadomość, że my tutaj też śnimy, tak? Że my tutaj też mamy ten sen, czyli oni są świadomi tego snu, który tu się rozgrywa, który nazywamy światem jawy, nazywamy osobami oświeconymi, tak? Ponieważ jest to też pewnego rodzaju taka projekcja, taki hologram, to w czym istniejemy. Natomiast jedno i drugie wynika z poszerzonej świadomości. Wypływa ze świadomości faktu, że to jest tylko projekcja i na pewno jest to w bardzo dużym stopniu dla nas pomocne. Pomocne w różnych sytuacjach, w walki z problemami, z nałogami, z jakimiś tam lękami, w relacjach z ludźmi, że możemy te relacje poprawiać. Na pewno pewności siebie, podnoszenie świadomości, poczucia własnej wartości. Także jak najbardziej świadome śnienie jest godne polecenia. A pójdźmy krok dalej. Wychodzenie z ciała podczas snu. Co na ten temat? Czyli tak zwane OB. Skoro jest stosowane przez ludzi, to również istnieje, bo wszystko, co doświadczamy, no musimy przyznać, że skoro tego doświadczamy, to również istnieje. Tak naprawdę sen jest również wychodzeniem z ciała i świadomy sen tym bardziej, tylko jakby nie uczestniczymy w tym momencie dokładnie w tej fazie wychodzenia z tego ciała, tylko już jakby pamiętamy i kierujemy swoją uwagę na sam efekt, na samo przebywanie w tej jakiejś tam projekcji, w jakiejś krainie. Także no tutaj jest to sprawa w jakimś sensie podobna. Wychodzenie z ciała, zwiedzamy w ten sposób jakieś tam krainy bardziej takim energetycznym wymiarze, bardziej takich subtelnych wibracjach, no a tutaj we śnie świadomym również można powiedzieć, że też zwiedzamy jakieś tam krainy, które projektuje nasz umysł albo umysł innych ludzi. Przy czym powinniśmy pamiętać, że skoro wybraliśmy tą rzeczywistość, jaka tutaj istnieje, to jednak warto się nią też zająć, tak? Bo możemy tutaj jakby być, niektórzy są ciałem tutaj, a duchem wszędzie, w telewizorze, w komputerze, pływają sobie gdzieś tam w jakichś innych planetach. Z jednej strony, jeżeli to robimy z głową, jeżeli to robimy jako poszerzanie świadomości, a jesteśmy ugruntowani tu w tej rzeczywistości i łączymy to z pracą nad snem, łączymy to ze sferą ducha, to jak najbardziej myślę, że może się to nam przydać, rozwijać nas. Natomiast jeżeli byłoby to jakąś ucieczką od tej rzeczywistości, to wiadomo, że w tym momencie możemy się zagubić. Jeżeli będziemy pochłaniać się, jakby skupiać się tylko na tamtych rzeczywistościach. Dobrze, ja w takim razie chciałabym zapytać o takie cztery najbardziej popularne jakby sny, które się w większości ludziom śnią. Ja mam już trzy wybrane, o czwarty poproszę Ciebie. Woda, pająki, bądź różne inne takie robactwo obchodzące człowieka i zęby. Jeżeli chodzi o sny o wodzie, tutaj ogromną rolę jakby ma w tym właśnie to, czy ta nasza świadomość jest zawężona, czy poszerzona. Jeżeli my mocno gdzieś tam się integrujemy z tą naszą ziemską, ludzką rolą, z tym nasze ego, wtedy te nasze sny, tak jak powiedziałam, one są takie szare, powszechne, śnimy o tym, że znajdujemy się w jakichś tam pomieszczeniach, zawężonych takich miejscach, gdzie są ludzie i tak samo wtedy woda w takich snach będzie się śniła w takich jakichś małych zbiornikach, na przykład woda w wannie czy w umywalce, że tam jakiś przeciekający kran. I w tym przypadku są tu bardzo takie różne znaczenia tej wody z powszechnych snów. Takie bardzo podstawowe znaczenie dotyczy sfery naszych emocji. I są to takie nasze emocje, jak ja to nazywam, emocjami zalewającymi, że takimi jak żal, takimi jak rozpacz, przykrość, jakiś psychiczny dołek, takie emocje nas zalewają, tak? I może nam się wtedy śnić woda, tak samo jak łzy, tak? Spadają nam łzy.
Wypływa to z naszych tych emocji tak zwanych zalewających, czyli woda ogólnie dotyczy emocji, sfery uczuć, dotyczy związku. Natomiast w snach archetypowych, w których ta nasza świadomość się bardziej poszerza, w których wnikamy tą świadomością w takie sfery już bardziej duchowe, nieskończone, nieograniczone, tak śnimy wtedy na przykład o morzu, o oceanie, o pięknej plaży i takie sny mają bardziej głębszy wymiar. One w tym momencie pokazują, również mogą pokazywać naszą sferę związku, na przykład wzburzone morze będzie wskazywać na taki okres naszego życia, w którym na przykład w naszym związku będą ciągle burze, nie będzie się działo dobrze, natomiast ogólnie morze, ocean w tych snach archetypowych wielkich jest symbolem takiego morza życia i świadomości, z którego powstaje wszelkie życie, z którego rodzą się rośliny, czyli każda forma życia powstaje z wody, czyli można powiedzieć, że jest to, tak jak twierdził Jung, ocean, takie ogromne morze jest symbolem jaźni, jest symbolem tej esencji naszego bytu, z którego powstaliśmy. Więc w tym momencie, kiedy myślimy o tym morzu, to my łączymy się z tą esencją. Takie sny najczęściej są piękne, niosą ze sobą uczucie błogości, uczucie jedności ze wszystkim, właśnie pogłębiają tą naszą duchowość. Kolejny ten rodzaj snów to były pająki, robaki, tak, obchodzące nas. Pająki są to takie istności, tak można powiedzieć, które mieszkają tam, gdzie jest ciemno. Oczywiście myślę tutaj o tych pająkach właśnie takich, których nie lubimy najbardziej, nie o takich zielonych, które sobie gdzieś tam wędrują po trawce i się ich nie boimy, tylko o takich ciemnych, takich istotach brzydkich, które się czają gdzieś w pajęczynie, żeby tylko wyskoczyć na tą muchę i ją złapać i wyssać z niej soki. I tutaj znaczenie symboliczne jest bardzo podobne, że pająki oznaczają takie aspekty jakby destrukcyjne w nas, niszczące, które siedzą ukryte w naszej podświadomości i czyhają na nas, mogą nas w jakiś sposób też oblepiać pajęczyną, otępiać, tak? Kiedy my tracimy takie poczucie uważności, kiedy zapominamy o tym, żeby się cieszyć, o tym, żeby czuć beztroskę. Kiedy dajemy się przez coś w życiu omamić, zniszczyć, w tym momencie możemy śnić o pająkach. Pajęczyna jest też symbolem zawiłych sytuacji, poczucia zniewolenia, ograniczenia, umysłu, zwykle umysłu, psychiki. Natomiast takie robaki, które wywołują w nas uczucie odrazy, nieprzyjemne odczucia, mogą źle gdzieś tam pokazywać stan naszego zdrowia. Natomiast tutaj trzeba przyjmować bardzo takie ogólne znaczenie. Ponieważ jednak robaki są takimi istotami, które też chowają się w ziemi, to są to jakieś tam aspekty naszego ja, które siedzą w naszej podświadomości, które mogą jakby działać w naszej psychice, złe rzeczy tworzyć. Tak, my nie wiemy o tym. Jeżeli nie mamy kontaktu ze swoją podświadomością, jeżeli my jakby nie otwieramy na oścież swojej psychiki, nie przewietrzamy, nie czyszcimy, nie myjemy, tak jak to robimy z higieną osobistą ciała, to w tym momencie ta nasza psychika też zaczyna być pełna takiej ciemności, takiego właśnie jakby symbolicznego robactwa, jeśli tak mogę powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, żeby człowiek był uważny, żeby był świadomy tego, co ma w sobie, żeby się gdzieś tam wewnętrznie na bieżąco oczyszczał. Natomiast zęby. To jest sen, który przydarza się bardzo często wielu ludziom i wiele osób faktycznie gdzieś tam pyta mnie, najczęściej drogą mailową, że śnią mi się, że wypadają zęby. Natomiast pytam wtedy o szczegóły, ponieważ sam sen o wypadaniu zębach ma bardzo wiele znaczeń.
I pytam o szczegóły, o w tym momencie o tym, czy ten ząb wypada z korzeniami, czy jest krwią, jak to wygląda. I przede wszystkim pytam też o sytuację osoby, bo na przykład jedna osoba bardzo się bała takiego snu o wypadaniu zębów, ponieważ ogólnie gdzieś tam z senników, ze wszystkiego wiemy, że te sny oznaczają straty, straty czasem bliskiej osoby. I ona bała się, obawiała się, co ten sen może oznaczać. Natomiast ja wiedziałam o tym, znając tę osobę, że ona się przeprowadza. Przeprowadza się z jednego domu do mieszkania, tak? Dom kupili zbyt duży i nie stać ich było na dom, więc przeprowadzali się do mieszkania i jej się śniło, że wypadają jej zęby z korzeniami. Ona się po prostu przeflansowywała, ona się po prostu jakby z korzeniami wyrywała i zakorzeniała się w inne miejsce. O czwarty typ poproszę Ciebie. Z Twojego doświadczenia, co to może być, co tak najczęściej się też gdzieś tam w Twojej praktyce zetknęłaś się z takim snem? To znaczy ludzie najwięcej pytają o sny o ludziach, czyli o najbliższych. Pytają o to, kiedy się śni im na przykład, jeżeli osobą śniącą tak jest kobieta, śnieje się koleżanka, znajoma. Bardzo często ten sen nie dotyczy dokładnie tej koleżanki znajomej, tylko dotyczy jakiegoś aspektu jej samej. Ona się jakiejś części siebie wypiera, nie wie, nie jest świadoma tej części siebie, tych swoich myśli, tych swoich emocji. I w tym momencie jakby ta postać ze snu, ona mówi o niej samej. Na przykład osoba, która pracowała nad urzeczywistnieniem bogactwa, nad tym, żeby więcej zarabiała, przyśniła o swojej znajomej, która to znajoma jest bogata. Czyli ten sen już pokazał, że ona na pewnym poziomie podświadomym już tego bogactwa urzeczywistniła więcej. Natomiast sny o ludziach oczywiście też będą oznaczały innych ludzi, nowo poznanych, będą oznaczały te najczęściej najbliższe osoby. A nasza podświadomość jest tak przewrotna, że może nawet pokazać nam we śnie ojca, a to będzie dotyczyło naszego męża, partnera. Może pokazać nam dziecko, na przykład jeśli kobieta ma syna, taki sen będzie, może dotyczyć albo jej syna, albo dotyczyć na przykład jej partnera. Także tutaj przydaje się intuicja do takiej interpretacji. Dobrze, w takim razie jak interpretować sny erotyczne? Również na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że rzeczywiście tak jak tutaj wielu gdzieś tam badaczy tematu zauważyło, że po prostu jest taki sen odreagowaniem istniejących pragnień, popędów, tak, popędu seksualnego w tym przypadku. I po prostu w takim śnie osoba jakby, która nie może do końca albo blokują ją jakieś tam zahamowania, oczywiście etyczno-moralne, społeczne normy, nie może tego urzeczywistnić w rzeczywistości tutaj tej ziemskiej, to ona sobie, że tak powiem, folguje we śnie. Natomiast mogą być sny erotyczne, symboliczne, które zupełnie wcale nie muszą dotyczyć w ogóle sfery seksu. Na przykład osobie się śniło, że znajduje się w klasie jako uczennica, że siedzi nauczyciel i ten nauczyciel podrywa ją, chce jakby się z nią spotkać po to, żeby zawiązać z nią romans. I tak naprawdę spełniło się to w taki sposób, że ona została przyjęta do pracy. Ale w pracy absolutnie nic jakby z tym szefem nie było, tylko sam sen na przykład erotyczny może pokazywać przyjemność, jest to symbol przyjemności, albo symbol przyjęcia, albo symbol w ogóle kontaktu z drugim człowiekiem. Także tutaj również mamy te dwie strony medalu, że może ten sen być interpretowany dosłownie, że jest to po prostu odreagowanie tych różnych tam popędów, tak, a może być to zupełnie dotyczyć czegoś innego. Kasiu, pięknie dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Ja tylko jeszcze przypomnę o dwóch książkach. Sny klucz do poświadomości i jak interpretować sny. Powiedz mi, obie są książki dostępne?
tym momencie do sprzedaży? To jest dostępna, natomiast tutaj zostało kilka egzemplarzy już tylko u mnie, na razie nie będzie wydawana, natomiast myślę o tym, żeby ją troszeczkę zmienić i żeby później jeszcze wydać na własny rachunek, na własną rękę. Mogłabyś powiedzieć ze dwa słowa na temat każdej z tych książek? Jak najbardziej. Ta Sny, klucz do podświadomości, jest to bardziej coś w rodzaju sennika. Zawiera alfabetyczny wykaz snu i jest to pierwsza napisana przeze mnie książka. Bazowałam na wszelkich sennikach mi dostępnych i starałam się zmienić znaczenia tych snów. Bazując również na swoich doświadczeniach, przede tak? Przede wszystkim. Jedynie, że tak powiem, wzorowałam się na tym alfabecie, bo nie chciało mi się już od nowa układać tego alfabetu, tak, tych wszystkich słów. Natomiast przede wszystkim znaczenia są jakby wypływają z doświadczeń moich, z doświadczeń osób, które mi sny podsyłały, które mi opowiadały. Natomiast i ona też zawiera, ta pierwsza książka zawiera w sobie przykłady snów, tak? Także też nie tylko znajdziemy interpretacje, ale znajdziemy też w niej przykłady snów i ich oczywiście tłumaczenie. Natomiast ta książka jest bardziej podręcznikiem, mam nadzieję prostym podręcznikiem, w którym dowiadujemy się właśnie o rodzajach snów, o tym, w czym sny mogą nam pomagać, w którym znajdujemy znaczenia głównie dotyczące związków, znaczenia snów o owocach, o samochodach, też o seksie, o ludziach, zwierzętach, porach roku, porach dnia. Także również tutaj mamy jakby te znaczenia snów alfabetyczne, natomiast przede wszystkim jest to taki podręcznik. Jest to taka jakby wiedza w kapsułce o snach. Ja bardzo lubię sny i bardzo lubię pracować ze snami, także zachęcam Państwa do takiej pracy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję.